Witam serdecznie. Z nami pan Tadeusz Pikuła, wieloletni zawodnik, trener kadry narodowej w szabli, organizator trzeciego Pucharu Polski Juniorów Młodszych Szabli Kobiet i Mężczyzn w Koninie. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jako organizator, niech pan powie, jakie jest obecne zainteresowanie szermierką w sporcie, że tak powiem, wśród młodzieży w mieście Konin i w ogóle w Polsce, jak pan ocenia? Więc widzę, że młodzieży to jest duże zainteresowanie, tylko gdzieś po drodze giną, za wcześnie troszeczkę kończą, tak jakby się nie mogli doczekać sukcesu i to jest niedobre, bo włożą dużo pracy, czasami trzeba poczekać rok jeszcze, a oni tak niespodziewanie kończą. Rozumiem, że pan ma tutaj doświadczenie też jako trener, więc pan patrzy okiem trenera. A proszę powiedzieć, jakie ma pan wsparcie Urzędu Miasta, jeśli chodzi o organizowanie tego typu zawodów? No, proszę pana, w tej chwili bez, że tak powiem, pomocy miasta czy gminy, to by było bardzo trudno w ogóle istnieć takim klubom szermierczym, bo to jest główny, że tak powiem, sponsor i gdyby nie, mówię, wsparcie miasta, to można by było się pakować i dzieci na ulicę wypuścić. A jak pan by chciał zachęcić młodzież właśnie do wzięcia udziału w tym sporcie, ponieważ jest to taki sport może mało doinwestowany, mało popularny, wszyscy się skupiają na takich sportach typu piłka nożna, prawda? A tu jest taki sport niszowy, klasyczny. Jak pan by chciał zachęcić młodych ludzi do tego typu sportu, tak mało komercyjnego? Więc mówię, tej młodzieży jest dosyć dużo, tylko ta niecierpliwość, ale dzieci muszą zrozumieć, że nadmiar wolnego czasu dzisiaj jest niebezpieczny. Widzimy, co się dzieje, jakie są, że tak powiem, no, bójki między młodzieżą, a tu jednak mają okazję się wyżyć. Mało. Każdy na przykład udział w takich zawodach jest taką małą maturą. To ich przygotowuje do życia, bo to życie to jest walka. Także, a w ogóle no, muszą myśleć, muszą, prawda, obserwować, postrzegać. Także wiele takich cech szermierka rozwija. Czyli to jest taki dobry sposób na mądre spędzenie wolnego czasu. Tak, oczywiście. Więc to, mówię, tu się wyżyją, spocą, wymęczą i potem już spokojniejsi idą do domu. To w takim razie, jakie kolejne plany sportowe, organizacyjne, jakie ma pan tutaj w Koninie? W połowie kwietnia mamy memoriał trenera Zenona Ryszewskiego, Puchar Polski Seniorów. W sobotę na drugi dzień robimy turniej młodzików i dzieci, także tych najmłodszych zupełnie. Także to stale coś organizujemy dla tej młodzieży, także zobaczymy. No. Czyli jest tutaj sportowo, wesoło i dużo rzeczy pożytecznych do zrobienia dla młodzieży. Oczywiście, no po to jesteśmy, żeby jak najwięcej tego czasu im zagospodarować i żeby się rozwijali zarówno fizycznie, jak i umysłowo. Czyli zapraszamy na kolejne zawody do Konina, a był z nami Tadeusz Piguła. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję bardzo.